Michał Kołodziejczyk, magazyn Premierowa Jazda. Dzisiaj Jarek Malarz moim gościem. Cześć, witam Jarek. Witam serdecznie. Na fotelu prezesa będziesz siedział. Także zapraszam za pasażera. Bardzo. Taki przewidziałem dla ciebie rolę. Bardzo ładnie zawinąłeś do aktualności. Cezary Miszta, Legia, nie da się od tego uciec. Legia jest przedostatnia w tabeli Ekstraklasy w momencie, w którym rozmawiamy. To nie jest kryzys, to jest coś dużo głębszego. Na pewno jako legionista to przeżywasz. Przeżywam, oglądam, śledzę, jestem na stadionie jak tylko mogę. Przykro się patrzy, bo jak pamiętasz, my też walcząc o Ligę Mistrzów, my też przeżywaliśmy to, my też mieliśmy kryzys, my też przegrywaliśmy spotkanie, my też byliśmy w dole tabeli, ale jak ja patrzę wtedy, jak my byliśmy, a patrzę teraz, nikt mi nie powie, ta szatnia została zachwiana. Dla mnie za dużo jest, broń Boże, nie mam nic z obcokrajowców, bo ja z obcokrajowcami mam super kontakt, ja ze wszystkimi. Ja mam cały czas kontakt z Guilherme, z Nikoliczem, z Carlitosem, mógłbym wymieniać tutaj cały czas, piszemy do siebie, cały czas jesteśmy w kontakcie, więc to świadczy o tym, że jednak ci obcokrajowcy jakby lgnęli do mnie, gdyż byłem chyba w porządku człowiekiem dla nich i oni też dla mnie, więc dlatego mamy ten kontakt, ale ta szatnia została teraz zachwiana, jest za duża przewaga obcokrajowców. Już nie ma tego utożsamiania się z klubem, jak ja patrzę na to, jak było wtedy. Ale ja ktoś nie wierzę, powie, że to tylko ktoś to. Powie wtedy, Arek, no co ty mówisz, no wy też wtedy mieliście połowę. Tak, też byli obcokrajowcy, ale taki Guilherme, on by za Legię dał się pociąć. Taki Nikolicz, on by za Legię dał się pociąć. Taki Prijowicz, to samo. Co by nie mówić, ale nie, i mógłbym nie wymieniać. Ja nie mówię, że oni się nie dadzą pociąć, bo ja nie jestem w tej szatni. Ale jak patrzę z boku, jak widzę tą bezradność. Wiesz co, my mieliśmy też kryzys i mieliśmy gościa, który się nazywał Odzidziało Foe, który, jeżeli mieliśmy moment kryzysowy w meczu, to chłop brał piłę, robił dwóch i robił sam akcję. I było inaczej. Strzelam. Teraz mówię, Guilherme, to samo, zrobił jakąś maniankę bujną, to samo. Ale to już mówimy o umiejętnościach. Też, ale jak jest kryzys i masz, tutaj nie są przypadkowi ludzie, którzy są teraz w Legii. To są zawodnicy, którzy grali w wcześniejszych klubach i to nie były jakieś kluby, strzelam, nie ujmując, pierwsza liga portugalska czy coś, no nie. Jednak grali na tym najwyższym poziomie, ale teraz jest problem wyjść. Ja widzę, że nikt nie chce wziąć troszeczkę tej odpowiedzialności na siebie. Kurna, nie idzie. Dobra, jeden mecz, okej, drugi, trzeci, czwarty, ale nie siódmy. No jeżeli dostajesz siódme spotkanie, no to wypada coś zrobić. Coś niekonwencjonalnego. Wziąć piłę, kurna, przepchnąć, przerwać akcję, nawet na żółtą. Tak się gra. Cofnij, strzeliłeś bramkę na 1-0. Bądź troszeczkę mądrzejszy. Cofnij drużynę. Dlaczego? Legia musi cały czas grać. Wahadełka to wszystko, bo teraz jest moda taka na wahadełka. My, jak mieliśmy kryzys, siadaliśmy, zamykaliśmy szatnię i sobie rozmawialiśmy. Pomagało czy nie, ale lepiej jakoś funkcjonowaliśmy. Masz jakiś problem do drugiego? Powiedz sobie. Czasami można się złapać, czasami to. Jesteśmy tylko ludźmi. Dla dobra drużyny. No przecież nie wierzę w to, że oni nie chcą wygrywać, nie chcą zarabiać pieniędzy, bo nikt mi tego nie powie, bo tak to nie funkcjonuje. Im też jest wstyd, tylko trzeba zrobić. A może czasami wystarczy, ja wierzę w to, że wystarczy zagrać jedno spotkanie, wygrać, przepchnąć 1-0. Niech ludzie gadają, nie gadają, że kurna, co to było, ale dla głowy, bo dla mnie największym problemem jest teraz głowa. Nie kolejny trener zawirowania, dla mnie jest największym problemem teraz głowa. 1-0. Jedno zwycięstwo, uwierz mi, że zmieni.